Szanowny panie marszałku, panie ministrze, kilka pytań nawiązujących częściowo do wygłoszonego przeze mnie wcześniej wystąpienia klubowego. Otóż chciałem pana ministra zapytać, w jakim trybie zapadły wyroki w słynnej sprawie Amber Gold, wyroki skazujące Marcina P. Przypominam, że było tych wyroków kilka. Wszystkie były wyrokami skazującymi na kary w zawieszeniu, a były to wyroki wydane za podobne przestępstwa, za przestępstwa oszustw finansowych. Czy przypadkiem nie było tak, że to było właśnie na zasadzie dobrowolnego poddania się karze, bo jeżeli tak było i oczekuję, panie ministrze, na to odpowiedzi, to by pokazywało, jak funkcjonuje ta instytucja obecnie, a państwo chcecie ją jeszcze poszerzyć. To jest pierwsza sprawa. Drugie pytanie nawiązuje do tego, co dzisiaj z trybuny mówił pan minister Kalisz. Jak państwo sobie wyobrażacie pracę prokuratury, na którą spada całkowita odpowiedzialność za przeprowadzanie dowodów, a więc przede wszystkim wymaga super rzetelnego przygotowania się do sprawy, żeby można było właściwie zrealizować obowiązki prokuratorskie. Powtarzam jeszcze raz, to nie jest tylko kwestia prokuratora, ale to jest kwestia jego odpowiedzialności za ważną sprawę państwową, jaką jest walka z przestępczością, w sytuacji funkcjonowania dyżuru prokuratorskiego. Czyli tego, że siedzi prokurator w sądzie i dostaje sprawy, których wcześniej nie prowadził po to, żeby je przed sądem prowadzić. Jak on ma się do tego dobrze przygotować? Bo to po prostu jedno nie idzie w ogóle w parze z drugim. I ostatnia kwestia. Czy były w tych sprawach, w sprawie tego projektu prowadzone konsultacje z przedstawicielami zawodów prawniczych? I jakie były, panie ministrze, ich opinie na temat tych rozwiązań, które państwo w tej ogromnej nowelizacji proponujecie? Dziękuję bardzo.